z Ukrainy. Tutaj będziemy mieli polsko-ukraiński pojedynek. Oczywiście trzymamy kciuki za Pawła Ceklarza, który będzie strzelał na stanowisku numer 1. Mam nadzieję, że ten upadek łuku to tylko drobna przeszkoda na drodze do zwycięstwa. Natomiast przeciwnikiem Pawła Ceklarza będzie Mikita Duniszew z Ukrainy, jak już wcześniej wspomniałem. Jako pierwszy strzelać będzie Paweł Ceklarz. Trzymamy kciuki, żeby od początku prezentował wysoką formę. Paweł na co dzień trenuje w Błękicie Gruszowiec, a w Memoriale Ireny Szydłowskiej startuje jako reprezentant Polski juniorów. Pierwszy strzał Pawła 9. Trafia w dziewiątkę. Niezłe otwarcie. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź reprezentanta Ukrainy. 8 punktów. Zatem nasz reprezentant prowadzi jednym punktem po pierwszych strzałach. Kolejna 9. W wykonaniu Pawła. Zatem do remisu potrzeba dziesiątki. I ta dziesiątka 10. jest trafiona. Zatem po dwóch strzałach mamy remis 18-18. I decydujące strzały pierwszego seta. Niestety 7 punktów. 7. Spora szansa przed reprezentantem Ukrainy na zwycięstwo w tym secie, ale poczekajmy do końca. Jest X, 10! Bardzo dobry strzał i niestety pierwszego seta wygrywa reprezentant Ukrainy. Mikita z Ukrainy. W dzisiejszym finale obserwujemy również zawodnicy startujący w tym finale. To są również zwycięzcy kwalifikacji, które rozegrane były wczoraj. Paweł zajął pierwsze miejsce w kwalifikacjach, natomiast Mikita był drugi. Zobaczymy, czy uda się tę pozycję utrzymać, czy też dojdzie do wymiany pozycji po strzelaniach finałowych. Oczywiście trzymamy kciuki za Pawła. Po raz kolejny to on będzie strzelał jako pierwszy. I musi gonić swojego kolegę z reprezentacji Ukrainy. Siedem. Niestety po raz kolejny, tak jak Paweł skończył tamtego seta, tak teraz rozpoczął od siódemki. Tutaj poziom jest na tyle wysoki, że należy trafiać w żółte pole. Jest 8. Jest 8 u reprezentanta Ukrainy. Jeden punkt przewagi. Dziewiątka w wykonaniu Pawła Ceklarza. Dziesięć punktów trafia Duniszew Mikita. Dwa punkty przewagi dla reprezentanta Ukrainy.
Na pewno przydałaby się teraz dziesiątka. Jest 9. 9. Niezły strzał. Wreszcie jakaś strzała u góry w wykonaniu Pawła. Ale sporą przewagę jednak na tę ostatnią strzałę ma Ukrainiec. Trafia 8. 8. Co daje nam rezultat 26 do 26 i 3-1 w całym pojedynku. 3 do 1, przepraszam. Oraz... Oj, przepraszam Państwa bardzo. Pomyliłem się tutaj z tego kibicowania Pawłowi. Pierwsza strzała oczywiście wylądowała w siódemce, także jeden punkt więcej uzyskał reprezentant Ukrainy, więc niestety, ale stan pojedynku na ten moment to 4 do 0 dla Ukraińca. Rozpoczynamy trzeciego seta. Miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatni set tego pojedynku. Jako pierwszy strzela Paweł Ceklarz i trzymamy kciuki, żeby zaczął odrabiać straty do prowadzącego reprezentanta Ukrainy. Dziewięć? Dziewięć! W wykonaniu Pawła. Osiem na stanowisku numer 2 w wykonaniu Mikity. Jeden punkt prowadzenia dla reprezentanta Polski. X. Bardzo dobry strzał w wykonaniu Pawła. Dziewięć w odpowiedzi reprezentanta Ukrainy i dwa punkty przewagi przed ostatnią strzałą w tym secie dla Pawła Ceklarza. Trafia Paweł dziewiątkę. Dziewięć. I zapewnia sobie zwycięstwo w tym secie. I przedłuża pojedynek co najmniej o jednego seta. Dziewięć w ostatnim strzale reprezentanta Ukrainy. W tym secie mamy wynik 28 do 26 dla Pawła Ceklarza. I tak jak wspomniałem wcześniej, 4-2 w całym pojedynku dla reprezentanta Ukrainy. Jest Paweł Ceklarz. Zawodnik błękitu, reprezentant Polskiego Związku Łuczniczego na te zawody. Rozpoczynamy czwartego seta. W tym secie również jako pierwszy strzelał będzie Paweł Ceklarz, który przegrywa w pojedynku. A mamy nadzieję, że w tym secie doprowadzi do wyrównania. Oj, konsternacja u Pawła. Błąd zegara. Rozpoczniemy tę serię jeszcze raz. Teraz wszystko się zgadza. I zobaczymy, jak w drugim podejściu do pierwszej strzały poradzi sobie Paweł Ceklarz.
Trafia dziewiątkę. 9. Niezłe otwarcie naszego reprezentanta. I czekamy na odpowiedź reprezentanta Ukrainy. Trafia 8 punktów, zatem 1 punkt przewagi dla Pawła Ceklarza. X. X w wykonaniu naszego reprezentanta. Bardzo dobry strzał. Dziewięć w wykonaniu reprezentanta Ukrainy. I Paweł przed olbrzymią szansą na doprowadzenie do remisu 4-4 w setach. Zobaczymy ostatni strzał. 8 punktów, 27 w serii. 8. Dziesiątka jest potrzebna do remisu. Zobaczymy, czy poradzi sobie reprezentant Ukrainy z tą presją. Niestety trafia w 7. 7. I dzięki temu trafieniu Paweł Ceklarz odrabia stratę z dwóch pierwszych setów. I w całym pojedynku mamy wynik 4-4. Trzymamy kciuki za decydującego seta. Zwycięzca tego seta wygra pojedynek. Jeżeli będziemy mieli remis, do wyłonienia zwycięzcy potrzebny będzie baraż. Czekamy z niecierpliwością na ostatnie trzy strzały obu zawodników. Tak jak cały pojedynek, taki decydującego seta rozpocznie Paweł Ceklarz. Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta. Dwie poprzednie serie napawają optymizmem. Miejmy nadzieję, że Paweł utrzyma formę. Trafia 8, bardzo blisko 9. Również 8. Również 8 u reprezentanta Ukrainy. Czekamy na kolejne dziesiątki w wykonaniu Pawła Ceklarza. Niestety 7. 7. Tutaj już widać, że presja jest naprawdę duża na zawodnikach. Każdy chciałby wygrać ten finał i strzelanie staje się znacznie trudniejsze. Osiem punktów u reprezentanta Ukrainy, jeden punkt straty Pawła Ceklarza i decydująca strzała tego pojedynku. X, bardzo dobry strzał. I teraz zobaczymy, czym odpowie reprezentant Ukrainy. 10 i zwycięży pojedynek, 9 na dogrywkę, a strzał w czerwone pole daje zwycięstwo Pawłowi i tak się stało. 8. Paweł, uzyskując 25 punktów, zostaje zwycięzcą w kategorii juniorów 39. Memoriału Ireny Szydłowskiej. Gratulujemy Pawłowi. Cieszymy się, że nasz reprezentant zwyciężył ten pojedynek. W kluczowych momentach Paweł strzelał dużo dziesiątek. To na pewno był klucz do sukcesu w tym pojedynku. Paweł widać jeszcze bardzo skoncentrowany, nie widać euforii na jego twarzy, natomiast widać euforię na twarzy trenera. Widzimy teraz głównych bohaterów tego pojedynku. Naprawdę bardzo wyrównany pojedynek, z wieloma trafieniami w dziesiątki, także gratulujemy postawy obu zawodnikom.